Łodzi jesteśmy z ofertą dla hodowców bydła mlecznego, producentów bydła mlecznego. Na stoisku, jak się rozejrzymy, to tak na dobrą sprawę w fragmencie stoimy w oborze. Proszę zerknąć pod nogi, widzimy ruszta, do góry dach, oświetlenie dzienno-nocne, za nami stoi robot udojowy, robot do podgarniania paszy na stole paszowym, automat do pojenia cieląt, jak i również robot, który przygotowuje i rozwozi paszę na stół paszowy. Przede wszystkim jesteśmy z ofertą związaną z pełną automatyzacją pracy w oborze. Ale firma Leli to nie jest tylko praca w oborze, to jest również szybki zbiór pasz objętościowych na polu. Gospodarstwo, które myśli o rozwoju i startuje nawet od 20 paru krów, ale z myślą o rozwoju do 70, to jest nasz potencjalny klient. Na dzień dzisiejszy najwięcej jednak mamy klientów, którzy mają więcej jak 50 krów dojnych. To jest taki wyznacznik dla robota udojowego. W robocie krowa podchodzi do doju w momencie, kiedy ma taką potrzebę fizjologiczną. Do robota może przychodzić tak często, jak często tego potrzebuje. Nie ma nowszej technologii od tej, którą my proponujemy. Leli jest firmą, która pierwsza wymyśliła robot udojowy. Mamy ponad 15 tysięcy robotów udojowych na całym świecie i wykonujemy 2,5 miliona doju dziennie. Pozdrawiam wszystkich agrofotowiczów, ponieważ bardzo aktywnie zadają liczne pytania. Często wydaje mi się, że nawet są lepiej poinformowani niż sama firma o nowościach, o jakościach, o tym, co wprowadzamy w najbliższym czasie.